Było trochę stresu, eliminacje rządzą się swoimi prawami. Każdy chciałby awansować, wiadomo, miejsc w finale jest mało, dlatego te eliminacje były stresujące, ale są za mną, skoczyłam 192 pewnie i czekam na sobotni finał. Skoczenie jest fajne, mondo szybkie, skakało się dobrze, ze względu na ten stres było kilka błędów technicznych, już je przeanalizowaliśmy na spokojnie z Michałem. I mam nadzieję, że w finale już będzie mniejszy stres i dużo lepsze skoki. Będzie wysokie skakanie, bo jesteśmy na mistrzostwach świata. Ja się odcięłam od tego, usiadłam sobie spokojnie tyłem do zeskoku i koncentrowałam się na swoich skokach. Będę zaczynała wysoko, tak jak każda, bo pierwsza wysokość w finale to jest 188. Doktorzy i fizjoterapeuci nade mną czuwają. Jestem w wysokiej formie i jestem w stanie skoczyć wysoko. Oby wszystko się tak ułożyło po mojej myśli.